okazji bardzo serdecznie witam w kolejnym, a zatem też pierwszym vlogu w roku 2024 na tym kanale. Nie myślałem, że tak rozpocznie się ten rok, ale no niestety taka jest sytuacja, trzeba walczyć o swoje, trzeba się jednoczyć. 9.02, czy zapadnie pamięć polskiego narodu? Miejmy taką nadzieję. Dzisiaj wszyscy razem walczymy o jedno, o dobro polskiego rolnictwa, ale i nie tylko, o rolnictwo w Europie. Wyjechaliśmy dość dużym składem już z samego Mokrzyna, podążamy na miejsce zbiórki, które jest w Mokrzechowie. Słuchajcie, z samego Mokrzyna wyjechało 11 ciągników, jeśli chodzi o wioskę, a kilka pobocznych wiosek, które miały po drodze, od razu wstąpiły. Także ekipą około, nie wiem, 30 ciągników jedziemy na samo miejsce zbiórki, a jedziemy sobie oczywiście moją czwóreczką poczciwą, z którą mam naprawdę piękne wspomnienia. Jakoś tak mówię, nie, no przyjechałem, mówię, no wiadomo, Gwizduś, Bronuś, z nim też piękne wspomnienia, bo jednak w sezonie, jakby dobrze zliczył, można powiedzieć śmiało, że chyba najwięcej na nim pracowałem, z racji tego, że bronowanie zajmowało najwięcej miesięcy. Ale jeśli chodzi tutaj o czwóreczkę, no to jednak orki, które też są bardzo ważną częścią w Mokrzynie do tego roku, można powiedzieć śmiało, zobaczymy, co to będzie. Ależ piękny konwój też z przodu nadjeżdża. O, jechał nasz pilot, można powiedzieć śmiało. No i dobra, teraz już sobie na spokojnie powiedziałem. Pięknie prowadzi 60, ikona polskiej wsi. O, powiem wam szczerze, tutaj te kaszubskie strajki mają coś w sobie, bo wydaje mi się, że większość tego sprzętu, który tutaj będzie, to nie będzie nowy sprzęt, na który tak bardzo dużo ludzi zawsze narzeka w tych komentarzach. Odpalimy sobie drona i będziemy go sobie wozić. No niestety chciałem się dzisiaj skupić też na jakiejś większej relacji, ile dam radę, to dam. Najważniejsze by było nas jak najwięcej. Pozdrowienia dla firmy Talex. Chłopaki z ciepłymi napojami stoją, więc szacun. Dobra, o, tam jak to Ursusy z Mokrzyna. Jest i Feluś. No, brakuje tutaj nam trąbek. Ależ piękne ikonki tutaj przyjechały. O, są i auta. Też kto nie może, tak jak myślałem, że nie, może ciągniku w Mokrzynie nie starczy, czy co, mówię, dobra, pojadę autkiem. Ale całe szczęście się udało, prawie wszystko pojechało, jeszcze kombajny były do dyspozycji, wiem.
polskiego zboża. Takim hasłem możemy otworzyć ten strajk. Wyjeżdżamy już na końcówkę, ale chcieliśmy jak najwięcej jeszcze tutaj wyjazd dronem złapać. I to wszystko udało się. Ciężko zliczyć. Myślę, że później gdzieś tam, jak już na komputerze to będzie, to sobie policzymy. Chłopaki też tam na wyjeździe liczą, więc będzie wiadomo, ale tak obstawiam około 150 ciągników. Puścimy tu chłopaków i my pojedziemy za naszymi. Tak, dobra, no jo. Oni nie jadą z tymi przyczepami z tyłu, my pojedziemy z tamtą ekipą. No tak, no to trzeba by tak pokazać, nie? To jak przed nami tak robi. Dobra, bieg sobie wyrzucimy, bo tu nie ma sensu, chwilę sobie postoimy teraz. Nagrzewnica zaczęła troszeczkę działać, więc spoczko. Komfort musi być, proszę ja was bardzo. Ale o to chodzi, no dzisiaj w całej Polsce się dzieje. Pisałem z Patrykiem. Patryk blokują aktualnie węzeł do wjazdu na autostradę A1 na wysokości Kowal-Wocławek, a później podążają w stronę Wocławka. Tata widziałem, John Deere już też przyszykowany. Dzisiaj nie wiem, czy pojedzie, czy wziął wolne, ale jutro tak to. No teraz w Polsce przez 30 dni będzie to tak mniej więcej trwało. Gdzieś tam wiecie, słuchajcie, to najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby też nie utrudniać życia normalnym ludziom, bo niestety przez to, że nic media o tym nie mówią, większość ludzi typowo żyjących w mieście o tym nie wie, że jak ktoś nie ma YouTube'a, TikToka, nie ogląda, to ciężko, żeby się dowiedzieć, dlatego też staramy się działać na wszystkie fronty, żeby tutaj jak najwięcej ludzi o tych problemach wszystkich się dowiedziało. Więc tacy normalni ludzie z miasta, znowu wyjechali drogimi maszynami, utrudnia nam życie. No niestety, my nie walczymy tylko o swoje dobro, ale o nas wszystkich, żeby na nasze stoły, tak jak już to na początku powiedziałem, trafił polski chleb z polskiego ziarna, a nie Bóg wiesz czego, bo tak to trzeba nazwać. Tutaj ta cała pomoc, która miała być dla Ukrainy, to miała być dla Ukraińców, a nie dla oligarchów. Nikt tą pomoc, którą na początku niósł, nie spodziewał się, że pociągnie to aż za takie sznureczki i że będzie to tak bolesne dla całej Europy. Konkurencja taniego, nie wiem, czy to można nazwać zbożem, ale niech tak będzie, płodu rolnego, zabija powoli polskich rolników. Żeby doszło do takich czasów, że człowiek boi się, że nie sprzeda swojego zboża. A jak sprzeda, to za nędzne, słuchajcie, pieniądze, które ledwo pokrywają się ze wszystkimi kosztami. Ale to wszystko za sobą, słuchajcie, ciągnie biurokrację, która totalnie w rolnictwie jest niepotrzebna. Rolnik ma zająć się uprawą pola, dbaniem o te rośliny, dbaniem o zwierzęta, o hodowlę swoje, a nie siedzeniem w papierach. A słuchajcie, teraz gospodarstwo po 20-30 hektarów bez księgowej, teraz powoli to ani rusz. Aby to wszystko ogarnąć. Za dziada, pradziada, żeby ktoś pomyślał, że trzeba będzie telefonem robić zdjęcie, że ty chcesz wywieźć obornik. Że ty możesz przywieźć obornik na pole. Wiadomo, wszystko poszło do przodu, ale też bez przesady. Niech rolnik zajmie się swoim polem, a nie zgłaszaniem tego wszystkiego. Ale niestety, do tego głównie doprowadziła Unia Europejska, ale też nie ma co się oszukiwać. Większość rządów w państwach niestety to poparło i się zgodziło na to wszystko. Naprawdę serce się raduje, widząc, jak też Polska się jednoczy w takim dniu, gdzie jednak no, w tych krajach, takich jak Francja, Niemcy,
zrobili protest, jaki świat jeszcze nie widział. Unia wprowadza wymóg za wymogiem, a Chiny z tego wszystkiego się śmieją. Nie wiem, do czego to dąży, nie wiem, jaki oni mają plan w głowie, ale chyba taki, aby wszystko zalało poza europejski rynek. Bytów, miasto na Kaszubach, tak, wczoraj. Po co wieziecie ukraińską flagę? To nie jest ukraińska flaga, to jest flaga Kaszub, słuchajcie, czarno-żółta. Więc tutaj bez takich, proszę bardzo. Ach, Ursusy, kurde. Taka mała rozgrzewka przed sezonem, który już powoli startuje. Zaraz Matki Bożej Azotowej od marca, gdzie też, jakby nie patrzeć, jeszcze te strajki będą trwały w zależności od pogody. Gdzie, nie ukrywajmy, jest wody. Jest rekordowa ilość wody z ostatnich lat, jeśli chodzi o luty, o styczeń. Zobaczymy, co przyniesie marzec z kolejne miesiące. Daj Boże, żeby to nie było tak jak w tamtym roku, z racji tego, że też dobrze pamiętamy. Bardzo duża ilość wody na wiosnę, no ale niestety. Później, jak od maja przestało padać, tak nie popadało do żniw, oprócz 20 litrów w niektórych miejscowościach, także... Miejmy nadzieję, że powtórki z rozrywki w tym roku nie będzie. Bo nie dość, że rolnik zmaga się z tą pogodą, z tym wszystkim, bo nie jest w stanie uchronić swojego plonu w 100%, to jeszcze musi walczyć z Unią Europejską. No niepojęte, niepojęte czasy przyszły. To jest, słuchajcie, wielki problem nas wszystkich, bo wiele ludzi nawet nie wie. A skąd jest jedzenie? Z Biedronki, z Kauflandu. Nie wiedzą, z jakiego to jest zboża. Przecież nikt, kto produkuje, ci tego nie napisze. Dla nich jest to zarobek, bo kupili tanie zboże na przykład z Ukrainy. Ale niestety, tak jak dla nas, gdzie w większości, słuchajcie, to zboże się w ogóle nie nadaje do jakiejkolwiek konsumpcji. Zwierzętom to strach dać, a co dopiero my, jeżeli trafia to na polskie stoły. Teraz jakieś potyczki, słuchajcie, Lidla, Biedronki, przy ścigiwaniu się, jesteśmy po tłustym czwartku. Pączek za 10 groszy, czy tam za 8? Słuchajcie, zwierzęta tego nie chcą mieć. A co dopiero ludzie? Więc sobie pomyślcie, z czego to jest zrobione. Więcej wam chyba już mówić nie muszę. Bardzo dobrze, pani tutaj nagrywa w sklepie, o to chodzi, słuchajcie. Bo słuchajcie, telewizja tego nie pokaże, jak sami wszyscy tego nie upublicznimy, to nic z tego nie będzie. Jestem naprawdę ciekawy, co przez te 30 dni wymyślą. Miały być wolne media, no. W radiu, gdzie jeszcze, w miarę takich naszych radiach, tak jak Radio Kaszewy i w ogóle, gdzie jeszcze coś poleci. Ale to też jest tylko naparstek tego wszystkiego. Zaraz, słuchajcie, będzie wymyślony jakiś temat w mediach, który będzie ważniejszy od tego wszystkiego, co się dzieje tak naprawdę. Może więcej ludzi się tym po prostu zainteresuje, jak zobaczy, co się dzieje, bo sobie piszą, czemu jest protest rolników. Wtedy dzięki temu może trochę więcej ludzi to zrozumie. Ach, bo nowe sprzęty, nowe samochody, rolnicy jeżdżą. Słuchajcie, to jest w większości na kredytach, za ciężką pracę. Wyjdziecie do swojej pracy, zarabiacie pieniądze i inwestujecie w siebie, w inne rzeczy. Tak samo rolnik, aby ta praca, ułatwić tą pracę, polepszyć ją, inwestuje w te wszystkie maszyny, żeby też w miarę się jakoś żyło. Ale już dużo ludzi od tego odbiega. Sprzedaż maszyn, tego wszystkiego w Polsce, nieraz z jednym dealerem rozmawialiśmy, spada naprawdę na łeb, na szyję. Nie ma z czego, słuchajcie. Jeden, drugi sezon rolnika dobija, bo tu susza, tu tego swojego plonu nie idzie zebrać. Na euro, nie euro. Potraficie ubierać swoje samochody, wywieszać flagi. Zróbcie to przez okres najbliższych 30 dni. Niech taka flaga u was się pojawi na samochodzie.
czym polski rolnik jest gorszy od takiego sportowca, który nawet czasami nie potrafi kropnąć piłki. Odpowiedzcie sobie sami na to wszystko. Największą robotę, słuchajcie, te blokady zrobią w miejscach newralgicznych, w punktach, gdzie jednak jest ten transport tego zboża, tych towarów, tego wszystkiego, na przykład właśnie z Ukrainy, gdzie takim zwykłym, normalnym ludziom w mieście też każdy chce trafić do swojej pracy. Brawo, brawo. No i tutaj się naprawdę banan sam wyskakuje na twarzy, bo ten pierwszy strajk, gdzie tak był typowo przeciwko naszemu polskiemu rządowi, teraz też pokrótce jest, ale głównie Unia Europejska, ale tam tylu osób się nie widziało, gdzie wspierało, pokazywało okejkę, biło brawo. Wszyscy dobrze widzimy, jaki to jest problem. Człowiek chciał pomóc, ale no niestety nie tak. Nie takim kosztem.
biało zaczyna robić. Nawozy im sypią. Tak wcześnie, a to jeszcze przecież nie mazet jest. No dzisiaj fajnie, fajnie przejechaliśmy. Całkiem inaczej przejechaliśmy to miasto niż wtedy na ostatnim strajku. O wiele więcej do pokazania. Można powiedzieć, że pojechaliśmy prawie wszystkie ronda. Czekajcie, tak sobie zachodzę w głowę, muszę sobie miasto na szybkości wymyśleć, ale generalnie powiem wam szczerze, że praktycznie wszystkie ronda objechaliśmy, jakie można było, więc fajnie, że to takie z miarę zrobione, bo dzięki temu, wiecie, nie było jakichś niezbędnych skrzyżowań, korków i w ogóle. Gdzie się dało wpuścić kogoś, to się wpuściło. Ale jest dobrze. Poprzedni pan policjant zadowolony podszedł do Bronka i mówi, kurde, najlepszych rolników. Na sam koniec zostawili. A tego sprzętu troszeczkę tutaj jest. Chłopaki poznali. O, jest i Krzemek. O, tam klasio, kurde. Jak się Ursusy. Są samochody z flagami. To jest, trochę aut przyjechało, trochę jakichś ciężarówek też. Chłopaki z kupkiem sobie idą. Tak to jo. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, niech się lodzą. Proszę bardzo, proszę przechodzić. Ale smakołysze to są tak zwane. Namiot powinien jeszcze na środku rozbić. O, trąbeczki by się przydały tutaj w naszych Ursusach. Zobaczymy, co to będzie dalej, plany są na najbliższe dni, na najbliższe tygodnie, zanim jeszcze ta praca tak naprawdę ruszy na dobre w polu. Teraz następne strajki, wiecie, ten był taki pierwszy jeszcze przejazdowy, bo poprzednio bytów nie miał teraz strajków, gdzie jeszcze wszyscy strajkowali. Dzisiaj jest taki, wiecie, przejazd przez miasto, żeby jak najwięcej ludzi się tym po prostu zainteresowało. Słuchajcie, no merytorycznie u mnie, jak sami dobrze wiecie, ja nigdy szkoły żadnej rolniczej nie kończyłem. Tutaj nigdy na ten kanał nie przychodzicie po wiedzę, można tak śmiało powiedzieć. Zawsze ten kanał był tworzony z myślą tego, żeby przyjść tutaj się troszeczkę pośmiać. Troszkę innym świetle pokazywać to rolnictwo, bo tak żeśmy zaczynali tą przygodę i tak jest, wiadomo, troszkę merytoryki przyniósł Patryk tutaj na ten kanał, przyniósł Krzysiu. My gdzieś zawsze podchodziliśmy do tego wszystkiego, wiecie, na luzie po prostu, tak można powiedzieć. Teraz jest ten plus, że możemy wykorzystać nasze zasięgi. Dzień dobry, witam serdecznie. Że możemy wykorzystać te zasięgi i w jakiś sposób pomóc rozgłosowi, ale kurde, naprawdę jest już, jest lepiej. Jest lepiej, bo słuchajcie, dostałem informację na TVP Info. Trochę tego puścili, że dzisiaj Polska strajkuje, polscy rolnicy ruszyli. Łukasz, wolno! Więc jest duży plus, bo poprzednio nie było nic. A jest to, można powiedzieć, pierwszy dzień zmagań taki porządny w całej Polsce. Choć ten ostatni strajk, co był tydzień, półtora tygodnia temu, też już naprawdę większość strajkowała. Ale no niestety w telewizji nie było nic. Także jest dobrze, zobaczymy co tak naprawdę z tego będzie podane i co będą mówić. Później sobie obejrzę to na pewno na spokojnie, bo będę bardzo ciekawy, o jakich problemach właśnie powiedzą w telewizji. Tak naprawdę. Ale dobrze, że słuchajcie, jest ta telewizja internetowa, która ma przeogromną siłę. Jeszcze chyba większą niż normalna, więc nic, tylko się cieszyć.
My słuchajcie, jeżeli tu nic nie będzie organizowane, a będziemy widzieli, że jest coś w okolicach, to jak najbardziej wsiadamy w auto i jedziemy, może nie zawsze ciągnikiem, no bo to też... Wiecie, inaczej jest jak jest swój ciągnik, inaczej jak jedziemy czyimś ciągnikiem. Ale słuchajcie, przyozdobić auto i jechać to nie jest żaden problem. Też zrobić na przykład relację. Także zobaczymy, nie wiem, może tu podzielę, może tu będą ze dwie nawet. Bo powiem wam szczerze, ciężko mi na ten moment powiedzieć, ile z tego wyjdzie. Wyjeżdżamy powolutku z miasta, całe szczęście, jeszcze powolutku. Radio mi tam brzęczy. Wczoraj też tak, chmura przyszła. Akurat żeśmy szykowali ciągniki. Robiliśmy te transparenty i w ogóle na Tura i na Gwizdka. Ty jedziesz w prawo, to ci nie przepuszczę. To trzymajcie się. Ale tu chyba... Dziwne, że tu stoimy. Tu już, słuchajcie, nie ma żadnego skrzyżowania. Tu już jest pusta droga. Jestem mega ciekawy, czy jedziemy jeszcze raz na miejsce zbiórki. Skąd zaczynaliśmy, bo... Dość sporo ciągników widzę jedzie w tą stronę. Też ten cały zielony nieład, tak to można nazwać. Chyba postawił tą kropeczkę nad i u rolników. No bo słuchajcie, no, ugorować swoją ziemię, a płacić za to podatki, nie podatki. Wiecie, może ktoś powie, a to jest tylko 4%. To jest tak samo, jakbyś kupił sobie mieszkanie z garażem i byś miał miejsce, ale byś nie mógł, powiedzmy, postawić tam motoru, rowera. To nie wiem, czy byś był taki zadowolony. Przy dużych gospodarstwach to już się robią hektary z tego. Tak nie powinno być i bardzo dobrze bodajże Francuzi to podsumowali. Bo jakby nie patrzeć, wyjechali na autostradę. I 4% powierzchni autostrady, na wiązce oczywiście, teraz się śmieję, zugorowali. Można tak powiedzieć, czyli nawieźli ziemię i zasiali tam zboże. Słuchajcie, oni mogą nam wchodzić na nasze tereny, a chcą wejść, powiedzmy tak. To Francuzi ich bardzo szybko podsumowali. No ale wyglądało to naprawdę nieziemsko. Także to było takie odbicie piłeczki i pokazanie tego problemu dla tych ludzi, którzy tego nie mogli zrozumieć, jak to wygląda. Więc to tak naprawdę tych postulatów jest jeszcze o wiele, wiele więcej. Ale słuchajcie, tu po prostu miarka się już przebrała. Ten balonik już napompował się do takich wielkości, że niestety, no, bo to już pękło, tak? Bo jak jeszcze człowiek mało akceptował te pierwsze rzeczy, ale jakoś musiał się z tym zgodzić. No to jeszcze, ale teraz już, słuchajcie, miarka się przebrała i lepiej. To już na pewno by z tym wszystkim nie było, więc trzeba w dobrym momencie zacząć, słuchajcie, walczyć. A tam chłopaki, co jechali w ogóle jako pierwsi w konwoju, jechali ciapkami bez kabin. O, to dzisiaj trochę chłopaki zmarzli. O, dziękuję, bo przynajmniej sprzęgła nie muszę używać. Zaraz będzie widać w ogóle ten piękny teren. Także tym, którym utrudnimy przez najbliższe dni trochę życia, no przepraszamy, no ale niestety nie wiem, czy Unia nas też by przeprosiła za to, że nam utrudnia też naszą pracę. Bo przez nas gdzieś teraz wiemy, że mogą być problemy, aby dotrzeć na przykład do pracy. No, słuchajcie, my tak po prostu sobie też nie wyjeżdżamy.